Dorota Gawryluk, witam Państwa. Jest środa, 1 września. Zapraszam na wydarzenia. Jutro decyzja prezydenta. Spór o stan wyjątkowy trwa. To jest testowanie zamachu stanu. To są nieodpowiedzialne słowa. Rolą polskiego państwa, rolą polskiego rządu jest to, aby zabezpieczać polskie granice. Obawy nad granicą. Człowiek się boi, bo nas samą granicą mieszkamy, jakby coś tam ruszyło. Turyści dzwonią dziś od rana i urywają się telefony na temat anulacji właśnie już założonych dużo wcześniej rezerwacji. Szkolne strachy covidowe. Cieszę się, że wracamy do szkoły, że nie będzie trybu zdalnego. Bo już nigdy żadna pandemia nie zakłóciła normalnego toku funkcjonowania szkół. Ruszyły wydarzenia 24. Jak się pracuje w zespole profesjonalistów, to po prostu musi się udać. No i udało się. Marka wydarzenia to niezależność, obiektywizm. Na początek wyjątkowe poruszenie w sprawie stanu wyjątkowego. Mówiliśmy o naszych obawach co do czwartej fali pandemii. Wszystko poszło dobrze, zgodnie z planem. Dokładnie o 6 rano ruszył nasz nowy kanał informacyjny Wydarzenia 24. To odpowiedź na potrzeby naszych widzów, którzy przez cały czas chcą być dobrze poinformowani. Jarosław Kuś. 3, 2, 1 i bum. Wydarzenia 24, nowy kanał informacyjny. Oglądają Państwo Wydarzenia 24. Zawsze na bieżąco i zawsze wiarygodnie. To są najnowsze, najświeższe informacje z kraju i ze świata, czyli jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś, co dzieje się w tej chwili na świecie, no to może po prostu włączyć Wydarzenia 24 i na pewno się tego dowie. Wydarzenia 24 to w każdej godzinie także informacje sportowe. Drugi set do 14. A jeśli będzie działo się coś istotnego, reporterzy będą gościć w studiu częściej. Myślę, że to jest bardzo ważny element całego serwisu informacyjnego. Te sportowe informacje, które my w Wydarzeniach 24 będziemy starali się pokazać w takiej atrakcyjnej, nowoczesnej, bardzo dynamicznej formie. Sprawdzimy, co się dzieje na naszej mapie pogodowej. Pogoda jest prezentowana dwa razy w ciągu godziny, a w niej także informacje o smogu i klimacie. Jeżeli ktoś chce być poinformowany, to musi oglądać Wydarzenia 24 i dokładnie tak samo jest z pogodą. Najświeższa pogoda na pewno w naszym kanale. W Wydarzeniach 24 media społecznościowe łączą się z telewizją. Teraz 3 materiały i dopiero social media. Wszystko, co najważniejsze i najciekawsze w internecie, natychmiast pojawia się na antenie. Zapraszam na stronę Interi. Każdy z widzów może być reporterem i współtworzyć Wydarzenia 24. Każda informacja, zdjęcie albo film może trafić na to biurko, a później na antenę. Jeżeli ktoś nas oznaczy, hashtag Wydarzenia 24, mi automatycznie wyskakuje powiadomienie i widzę na bieżąco, co się dzieje. Wydarzenia 24 to praca zespołowa wielu osób. To dziennikarze przygotowujący najświeższe informacje. Start. A także profesjonaliści pracujący w reżyserce. Program jest emitowany w pełni zautomatyzowanego studia. Mamy do czynienia z jednym z najnowocześniejszych studiów telewizyjnych w Europie. 3, 2, 1 i wy. Kanał Wydarzenia 24 powstaje we współpracy z Polsatem News, wydarzeniami i serwisem internetowym Interia. Marka wydarzenia to niezależność, obiektywizm, tak chcielibyśmy ten kanał pozycjonować. Ja przy tej okazji chciałbym podziękować całej ekipie i pogratulować zespołowi, bo efekt antenowy naprawdę jest zadowalający. Wydarzenia 24 są dostępne w wybranych sieciach kablowych w miejscu superstacji. Jarosław Kuś, Wydarzenia. Jak widać, rośniemy dzięki Państwu, za co bardzo dziękujemy. Postaramy się nie zawieść oczekiwań naszych widzów. A teraz specjalnie dla Państwa informacje z pierwszej ręki o pandemii. Gość wydarzeń, minister zdrowia Adam Niedzielski, a zapraszam Marcin Fijołek. Dziękuję Państwu za dziś i do zobaczenia jutro. Dobry wieczór. Rzeczywiście gościem wydarzeń dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam.